maksimum ciszy i spokoju, żebyśmy mogli odbyć nasze spotkanie w sposób jak najbardziej merytoryczny, właściwy i żebyśmy mogli wynieść z tego spotkania wiedzy na nurtujący temat od pewnego czasu jak największy. Drodzy Państwo, chciałabym bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym spotkaniu zorganizowanym przeze mnie i przez Radę Osiedla Plebiscytowego naszych dzisiejszych gości. Bardzo serdecznie witam pana burmistrza Czesława Najmowicza, pana starostę Ostruckiego Andrzeja Wiczkowskiego. Witam serdecznie pana wójta gminy Ostruda, Bogusława Fijasa. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli Budimexu w osobach pana Cezarego Łysenko, dyrektora rejonu, Piotra Wawrzyckiego oraz pana Tomasza Jaśko. To są panowie, którzy na moją prośbę, na prośbę burmistrza i na prośbę pana starosty uczestniczą w dzisiejszym spotkaniu. Drodzy Państwo, zdążyłam zauważyć, że wśród nas są obecni nie tylko mieszkańcy osiedla plebiscytowego, ale też są obecni radni Rady Miasta, których bardzo gorąco witam. Są też obecni radni powiatu, bardzo gorąco i serdecznie witam na tym spotkaniu dzisiejszym oraz wszystkich Państwa, którzy przybyliście celem zorientowania się w trudnej i kłopotliwej dla nas sytuacji. Uważam, że takie moje i Rady Osiedla zadanie jest, żeby informować na bieżąco mieszkańców o tym, co tutaj się dzieje, co czeka w sytuacjach trudnych, kłopotliwych, problematycznych. Gościmy osoby, które nam wyjaśnią pewne sprawy i dostarczą nam rzeczowych, merytorycznych informacji. Co nie znaczy, że my pozostaniemy bez prawa głosu. My także zebraliśmy się po to i po to zorganizowane zostało przez Radę Osiedla Plebiscytowego to zebranie, żebyście wszelkie wątpliwości mogli tutaj na tym spotkaniu poinformować. Drodzy Państwo, chciałabym przeprosić za miejsce tego spotkania w łączniku. Moi drodzy, Rada Osiedla zawsze organizowała dla mieszkańców spotkanie w łączniku, ponieważ ono było miejscem wystarczającym. Tak więc bardzo Was przepraszam za to, że na przykład nie macie gdzie usiąść, chociaż widzę, że pojedyncze miejsca jeszcze są. Dlatego też, drodzy Państwo, porządek przyjmujemy dzisiejszego spotkania, a jeszcze witam media, które były tak uprzejme i zawitały na dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, przebiegać będzie to spotkanie w sposób następujący. Panie Burmistrzu, na początku chciałabym, żeby Pan zabrał głos jako gospodarz tego miasta, a następnie Pana starostę Ostruckiego Andrzeja Wiczkowskiego, ponieważ są to nasi gospodarze najbliżsi, jako ci, którzy są urzędującymi osobami i najwięcej w tej materii dotyczącej nas będą mieli do powiedzenia. Tak więc bardzo proszę, byśmy zechcieli wysłuchać wystąpienia pana burmistrza w sprawie budowy S7 oraz wszelkich związanych z tą sytuacją zdarzeń, które ewentualnie nas czekają, oraz poprosimy potem firmę, która wygrała przetarg, mianowicie Budimex, ponieważ podpisali 15 czerwca umowę na realizację najdroższego odcinka budowy z racji warunków geologicznych, najdroższego odcinka budowy S7. I bardzo prosiłabym Państwa o to, byście podczas tych wypowiedzi nie przeszkadzali sobie wzajemnie. Każdy element wypowiedzi, każda sprawa,
każda wypowiedź, każda istotna informacja będzie dla nas niezwykle ważna, bo problem jest ważny. Proszę bardzo. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Szanowni Państwo, przyszedł czas na konsultacje i tak jak wczoraj, tak i dzisiaj się spotykamy i to spotkanie jest z inicjatywy tutaj nas wspólnych, ale z Rady Osiedla, bo jak Państwo wiecie, przygotowaliśmy się do wystąpienia przed Państwem, ale żeby przed Państwem wystąpić, to trzeba mieć pewną wiedzę i już być zorientowanym, o co dochodzi, a nie przyjść i zapytać Państwa, co wy chcecie, albo ewentualnie byśmy przyszli bez żadnego przygotowania i warunków jakichś, które wcześniej należało wypełnić. Wczoraj nam zarzucano, że nie było informacji i było nas wyjątkowo mało. A to dlatego, że również zwróciłem się do Rady Osiedla o zorganizowanie takiego spotkania i Rada Osiedla, która jest są przedstawicielami na osiedlu akurat drwęckim, zdecydowała, że będzie on przedstawiciel Rady plus przedstawiciele Stowarzyszenia Ratujmy Osiedle Drwęckie. Również kto wiedział, przyszedł i mógł wypowiedzieć się na ten temat. No tak wczoraj zarzucano nam troszeczkę, że jak to, coś ma się do ukrycia, coś tam chcecie. Tego, ale okazuje się, że każdy się wypowiedział. Myśmy przyjęli, wysłuchali to, co mają do powiedzenia mieszkańcy i przedstawiciele. Szanowni Państwo, ja spotykam się z Państwem tu od ponad 5 lat, wtedy jeszcze jako przewodniczący, od paru lat już jako burmistrz i Państwa zainteresowanie jest znacznie większe i chcecie uczestniczyć. Natomiast na osiedlu drwęckim te spotkania są wyjątkowo w okrojonym składzie i wielokrotne spotkania powodują to, że mieszkańcy, wydaje mi się, że są zdani na swoich przedstawicieli i po prostu im ufają i wierzą, plus przedstawicieli Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, tak się trochę chyba czuję u Państwa swobodnie, ponieważ wiele spraw, które żeśmy wspólnie uzgodnili, no, zostały zrealizowane. Ja nie działam na zasadzie obiecywania, jak to tutaj niektórzy próbowali też bardziej nerwowi mówić, tak, pan tu zapisuje, pan to robi, tylko że później co z tego zapisywania? Otóż z tego zapisywania jest to, że przy następnym spotkaniu jesteśmy z tego rozliczani, czy jestem rozliczany. I w większości nie mówię, że w 100% zostało wiele rzeczy wykonanych. Ale chociażby zaangażowaliście się Państwo w obronę szkoły i ona stoi, pięknie się rozwija. Chyba nikt nie zarzuci, że nie jest doinwestowana. Chcieliście Państwo, żeby wyrównać szanse z innymi osiedlami, bo mieliście mało ulic. Szanowni Państwo, chcieliście Państwo, powiem jeszcze parę takich, ale pozwólmy się, uszanujmy się i każdy będzie mógł się tego. Ja tu naprawdę nie przyszedłem, żebyście jako chłopiec do bicia, tylko jako burmistrz, który musi podejmować pewne decyzje i tak podchodzić do życia, żeby wiele rzeczy nam się w tym mieście udało. Chcieliście Państwo ulicę Reja, jest ulica Reja. Obiecałem ostatnio, że będzie ulica osiedlowa i w budżecie miasta dzięki przychylności Rady Miejskiej jest ulica osiedlowa. Słyszę, że jeszcze jest wiele, wiele potrzeb i dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że mamy wiele wspólnie do zrobienia i my się nawzajem słuchamy. Ja Państwa słucham i chciałbym, żebyśmy się wzajemnie zrozumieli, a powiem tak. Tak, nie chcę zadrażniać sytuacji, ale to, co Pani Przewodnicząca mówiła, wysłuchajmy się nawzajem, każdy będzie miał prawo się wypowiedzieć i uszanujmy się nawzajem. Teraz, Szanowni Państwo, spotkaliśmy się na osiedlu drwęckim, miała być prowadzona przy inwestycji drogi krajowej S7, mieliśmy dwa warianty. Siódemką prowadzić lub przez Ostrudę.
ponieważ by to ułatwiło realizowanie inwestycji. Myśleliśmy, że rozwiązanie i zorganizowanie ruchu przez Ostródę będzie przyjęte przez społeczeństwo zarówno ludzi z Olsztyńskiej, z Mickiewicza i z osiedla Dwęckiego. Okazało się, że w zamian za coś, co się zrobi na terenie miasta, z tego co wczoraj się zorientowaliśmy, mieszkańcy stwierdzili, że to będzie zbyt duża uciążliwość i dlatego odstąpiliśmy, bo skorzystaliśmy z tych uwag państwa i odstąpiliśmy od przepuszczenia ruchu przez miasto, konkretnie przez szosę Elbląską, ulicę Olsztyńską i Mickiewicza. Więcej na ten temat powie pan starosta. Co jest ciekawego? Czy my od 15 czerwca mogliśmy z wykonawcą prowadzić rozmowy konkretne, natomiast wcześniej poczyniliśmy wszelkie uzgodnienia. To, co było z naszej strony, mnie jako burmistrza, właściciela terenów miejskich, po prostu poszliśmy sobie na rękę i zorganizowana jest już baza, gdzie jest betoniarnia tak zwana. Również dużo terenów jest na terenie miasta wydzierżawionych, na których składowany jest materiał i również składowane są, jest ziemia i my żeśmy pomogli uzgodnienia pewne zrobić ze służbami powiatowymi, czy można tą ziemię tam składować, żeby było zgodne z zasadami. Natomiast jeśli chodzi o rozmowy, w których uczestniczyłem, dotyczące przebiegu dróg, no to państwo, dla państwa stroną jest zarządca drogi, właściciel drogi, czyli starostwo powiatowe. I jak te rozmowy się odbywały, jeśli pani przewodnicząca pozwoli, przekażę to panu staroście. Proszę bardzo, bardzo proszę pana starostę Wiczkowskiego o zabranie w tej sprawie głosu. Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość spotkania się z państwem, bo to każde spotkanie jest cenne dla nas, którzy sprawują jakąkolwiek władzę. Tak jak pan burmistrz powiedział, po przeanalizowaniu wszystkich aspektów sprawy, również tych pozytywnych i tych negatywnych, podjęliśmy decyzję razem z wykonawcą, że nie jest to nikomu potrzebne od strony jak gdyby społeczeństwa, żeby wprowadzać nerwową atmosferę w mieście. I czasami też jest tak, że niektórzy na takich sytuacjach nie rozmawiają merytorycznie, tylko tworzą swój kapitał polityczny. Więc żeby zaoszczędzić sobie i innym, a szczególnie chyba państwu, takich dywagacji i niemerytorycznej dyskusji, podjęliśmy taką decyzję, że nie będzie objazdu przez miasto i spróbujemy jak gdyby przeprowadzić tą inwestycję, czy przeprowadzić ruch poprzez starą część siódemki. I za chwilę poproszę państwa, panów z Bolimeksu o przedstawienie sytuacji, jaka niestety jest dla państwa nieuchronna, bo czy będzie objazd, czy nie będzie, to dla waszego osiedla, szczerze mówiąc, nie ma to znaczenia. Zaraz się państwo przekonacie, że niestety tak jest. A propozycje, które przedstawią Budimex, firma Budimex, oczywiście są propozycjami. I proszę mieć tą świadomość i niech nie będzie już takich dyskusji, bo takie się pojawiały, że wszystko jest ustalone, że porozumienie jest podpisane, że starosta, burmistrz umówił się z firmą. Chyba to dzisiejsze nasze spotkanie i deklaracja, że ruchu przez Ostródę nie będzie, myślę, że tym wszystkim wytrąci te wszystkie argumenty, podobno, które mieli zanadrz. Więc chciałbym, żeby dzisiejsza rozmowa była merytoryczna, ale też przyniosła pewne jak gdyby rozstrzygnięcia dla państwa osiedla, bo o to się spotykamy. My w trakcie negocjacji patrzyliśmy na cały powiat, bo rzeczywiście dla osiedla na przykład Grybenickiego, które by w swoim jak gdyby położeniu te trudności miało dość znaczne, chyba nie jest to znaczące dla tego osiedla mieszkańców, że będą wyremontowane 7 ulic na przykład w mieście. I nie ma to chyba znaczenia dla nich. I poniekąd ja to rozumiem.
Tylko, że my, którzy sprawujemy władzę i sprawujemy urzędy, musimy patrzeć na całość powiatu czy całość miasta. Bo najlepiej by było rozpisać referendum w Ostródzie, na jakie rozwiązanie Ostróda się decyduje. Ale nie mamy takich możliwości, nie jest to Szwajcaria, więc żeby zapobiec tym wszystkim dyskusjom i niepotrzebnym nerwom wszystkim nam mieszkańcom, bo każdy z nas ma inne problemy i niech się zajmie tymi swoimi ważniejszymi niż interesować się, kto będzie mówił, czy to rozwiązanie jest lepsze, czy nie. Po prostu zaoszczędzimy to społeczeństwu. A te drogi, które miały być zrobione, niestety nie będą zrobione i też trzeba to przełknąć. Niestety. Chciałbym teraz oddać głos panom z Gulimexu o przedstawienie propozycji, którą dla państwa tutaj osiedla mają. Dzień dobry państwu. Nazywam się Cezary Łysenko, jestem dyrektorem rejonu firmy Gulimex. Proszę państwa, wszyscy wiecie, że ten odcinek S7, który ma być przez nas budowany, on ma około 10 km, dokładnie 9,7 km. Nie słyszycie pana. Może ja zmienię mikrofon, dobrze? A tym jest lepiej? Lepiej? Dobrze. Proszę państwa, ten odcinek drogi S7, który mamy wybudować, on ma 9,7 km. I państwo dokładnie wiecie, w którym miejscu on przebiega. Nowa trasa meandruje między starym przebiegiem a nowym, omija niektóre miejsca, które są trudne w ogóle do realizacji, gdzie jest woda, ale nie uniknęliśmy w projekcie tego, to nie tyle my, co inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad, że grunty, po których ta inwestycja idzie, no one są słabe, one są bardzo słabe. Ja powiem szczerze, że jak 20 albo 19 lat pracuję w tym zawodzie, to takie miejsca widzę pierwszy raz, chociaż te tereny znam bardzo dobrze. Mówię pierwszy raz, jeżeli chodzi o posadowienie konstrukcji. Będzie to wymagało od nas bardzo dużego zaangażowania, dużo wysiłku, ale my naprawdę jesteśmy przygotowani. Analizując całą dokumentację, to co ma wspólnego z państwem, jest przebudowa skrzyżowania S7 z ulicą Olsztyńską. Tego na tej mapie, proszę państwa, nie widać, ale ja przyniosłem ze sobą wyciąg projektu zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny. I to jest tylko skrzyżowanie z ulicą Olsztyńską. Pierwsze rzędy będą na pewno dobrze to widziały. Proszę państwa, pokażę... Proszę państwa, ulicę Olsztyńską przebudowujemy od drogi S7 w prawo i w lewo, czyli do centrum Ostródy i w kierunku do państwa osiedla mniej więcej w odległości po 100 metrów. Problem nie jest w przebudowie konstrukcji na wierzchni. Problem jest w przebudowie urządzeń podziemnych. Jest taka różnorodność tych urządzeń, sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, co dziwne są posadowione bardzo głęboko, czyli wymagają dość dużej ingerencji. Tak jest. Nie ma możliwości przebudowy tego skrzyżowania bez przeniesienia ruchu, czy obok, czy 100-200 metrów dalej, na pewno będą takie momenty, gdzie my musimy ten ruch na tym skrzyżowaniu zamknąć, bo po prostu nie połapiemy tych kabli, które są pod spodem. To są utrudnienia dla państwa nieuniknione, trzeba się z nimi liczyć. Jest oczywiście jakaś propozycja z naszej strony, tu zwróciliśmy się, alternatywa, zwróciliśmy się z ogromną prośbą do pana właściciela stacji paliw, to jeszcze jest w sferze rozmów, liczymy na zrozumienie. Jest możliwość przejazdu przez teren stacji do państwa, do plebiscytowej, no ale to też wymaga pewnych uzgodnień. Te uzgodnienia, proszę państwa, nie będą szły dalej, jeżeli nie będzie woli z państwa strony. Wczoraj byliśmy na osiedlu Trybenckim. Mieliśmy propozycję przejścia ruchem tranzytowym, czy ominięcia części budowy przez ulicę Elbląską, Mickiewicza, Olsztyńską. Woli nie było. No to nie idziemy z tym tematem dalej. Jeżeli wola będzie, proszę państwa, my przystąpimy do projektowania projektów tymczasowej organizacji ruchu w uzgodnieniu zarówno z państwem, z zarządcami dróg powiatowych, gminnych, dróg krajowych, w celu opracowania rozwiązań najmniej kłopotliwych w tym momencie dla państwa, najmniej kłopotliwych, chociaż tych kłopotów nie unikniemy,
ale umożliwiających przepuszczenie ruchu bokiem przez to skrzyżowanie. I ja w tym momencie mógłbym to zakończyć, ale to rozważanie, bo teraz do Państwa należałoby ewentualnie nawet nam podpowiedzenie, tak jak wczoraj padło parę propozycji, gdzie możemy puścić ruch dookoła Ostrołęki którymi drogami. My dzisiaj żeśmy sprawdzili obiekty mostowe, gdzie możemy przejechać drogami powiatowymi oddalonymi od Ostrołęki po 5, po 6 km. Nie da się tego zrobić. Prawdopodobnie przebudowa tamtych dróg, proszę Państwa, wytrwała tyle samo albo jeszcze dłużej niż budowa S7. Z naszego punktu widzenia, ja powiem Państwu, jak nam by było najwygodniej, bo każdy oczywiście patrzy swojego interesu, nam by było najwygodniej doprowadzić ruch w rejon stacji paliw, jeżeli Pan Prezes będzie zgodny i pozwoli nam na przejście przez stację paliw, wyprowadzenie tego ruchu na drogę powiatową w kierunku miejscowości Lubajny, i potem w miejscowości Lubajny wpięcie się poprzez rondo, czy rozbudowane skrzyżowanie, w drogę krajową numer 16 i powrót na 7 już w rejonie węzła, tak, górka wyjazdowego z Ostrudy w kierunku na Warszawę. I taki był nasz pomysł. Wczoraj tym pomysłem podzieliliśmy się z naszym inwestorem. Reakcja była też dość szybka. Bo inwestor mówi, dobrze, to przejedźmy ten odcinek, sprawdźmy, w jakim on jest stanie, bo oni też chcą być postrzegani jako ci, którzy dbają o bezpieczeństwo ruchu. I warunek jest jeden. Cała trasa musi mieć szerokość jezdni co najmniej 6 metrów. My już wiemy, że w pewnych miejscach ta jezdnia na Lubajny ma 5,5 metra, bo żeśmy to przemierzyli i sprawdzili. Czyli zmusza się nas niejako do poszerzenia. Okej, jesteśmy na to gotowi. My jesteśmy gotowi na wszelkie rozwiązania, które mieszczą się w granicach rozsądnych, biznesowych granicach rozsądnych. Jeżeli te rozwiązania, które my będziemy mogli wprowadzić na tej drodze do Lubań, pozwolą przeprowadzić ten ruch, no to zdajemy sobie z tego sprawę, proszę Państwa, że musimy się Państwu też w jakiś sposób za to odwdzięczyć. I tutaj Państwo musicie ustalić ze swoimi włodarzami, na jakim poziomie i gdzie to odwdzięczenie ma mieć miejsce. Jeszcze jedna ważna sprawa, że proszę Państwa, jeszcze jest bardzo istotna sprawa, my jako mieszkańcy będziemy włączali się do ruchu, do miasta. Właśnie. Proszę wysłuchać spokojnie. Do miasta i miasta. Do miasta i miasta, proszę Państwa, ponieważ rzeczywiście propozycja jest taka, ja w tej chwili mówię o ruchu tranzytowym, żeby wyprowadzić ten ruch na Lubajny, potem na 16, ale dla Państwa jest istotne wyjechanie na 7, przejechanie 7 i włączenie się do Ostrudy lub też powrót z powrotem. No wymyśliliśmy to w ten sposób, bo innej chyba rady nie ma. Gdybyśmy zostawili jakieś wolne skrzyżowanie przy 7, gdzie kończono by nie było, czy w lokalizacji przy stacji, czy gdzieś bliżej skrzyżowania z Olsztyńską, w nowym jakimś śladzie, to musimy tam postawić człowieka do kierowania ruchem, który raz, że będzie wyhaczał wszystkie samochody ciężarowe, tranzytowe, które będą chciały przejechać przez miasto, bo wiadomo, że ten ruch na Lubajnie to on też nie będzie z prędkością prowadzonej 40-50 km na godzinę, tylko znacznie wolniej, bo potoki będą długie i potoki będą wolne. Z drugiej strony musi w odpowiednim czasie ten człowiek też zatrzymać ten ruch, żeby móc Państwa wypuścić i wpuścić. Można zrobić światła, tylko Państwo widzicie, co te światła na Olsztyńskiej w tej chwili robią. Tu my jesteśmy zablokowani. Nie, proszę Państwa, właśnie my dążymy do tego, żebyście to Państwo jak najmniej ucierpieli w tym całym zamieszaniu, a nie ruch publiczny tranzytowy. Bo ruch publiczny tranzytowy, proszę Państwa, będzie szedł przez kilka odcinków na raz. On nie idzie tylko naszym odcinkiem 7. Wiecie, że budujemy ten odcinek od Miłomłyna. Tam już w tej chwili są też zatory, też są załamania potoków ruchu. Za chwilę rusza wejście na starą 7 na odcinku C1, C2 od strony Olsztynka. I te potoki, one nie będą poruszały się całym ciągiem. One będą poruszały się falami, bo tam też będą pewnego rodzaju zatrzymania. Tam będą wyjazdy z budowy, wjazdy. Trzeba będzie ruch przytrzymać, puścić kilkadziesiąt tych ciężarówek czy samochodów, potem znowu przytrzymać. I te potoki będą dojeżdżały tutaj w te miejsce. I też będą takie przerwy, gdzie będzie luźniej, ale będą przerwy, gdzie będzie leciał cały ciąg. I ten ciąg trzeba będzie w którymś momencie przerwać. Światła nie do końca są tutaj poradne. Dla nas światła chyba byłyby najlepszym rozwiązaniem. Nie.
Proszę Państwa, proszę wysłuchać tych propozycji, dlatego że to są propozycje, które są przemyślane i one są zupełnie inne, aniżeli do tej pory Państwu znane chociażby z internetu, czy też z prasy. W związku z tym bardzo proszę, za chwilę będziemy pytali tutaj o szczegóły. Ponieważ przy ulicy Olsztyńskiej obiekt, który będzie prowadził trasę S7, przebiega nad Olsztyńską i on jest względem obecnej osi, przesunięty w kierunku Państwa osiedla, w kierunku plebiscytowej, jest taka szansa, żebyśmy mogli poszerzyć, niewiele, ale poszerzyć istniejącą jezdnię w kierunku stacji Lipi i tam zarezerwowana by była jezdnia dla Państwa dwukierunkowa na wyjeździe od Państwa osiedla w kierunku na miasto i z powrotem. Przez stację Szela? Tak. Jeżeli Pan się zgodzi, to tak. Jeżeli nie będzie przykazał... Proszę Państwa, same szczegółowe rozwiązania dotyczące oznakowania, dotyczące geometrii włączeń łuków, zdajemy sobie z tego sprawę, że na drodze do Lubań musimy przebudować ten łuk, który jest na styku z plebiscytową, bo na tym łuku, tam z osobówką widzimy, że samochody jeżdżą kołami po krawężnikach. Czyli my takie rzeczy będziemy musieli dostosować, oznakowanie odpowiednie też postawić. Pamiętajcie Państwo jedno, że jeżeli decydujecie się na naszą propozycję, my idziemy, robimy krok do przodu, czyli opracowujemy projekt tymczasowej organizacji ruchu. Ten projekt musi być uzgodniony z odpowiednimi służbami. My sami go nie wprowadzimy i sami go sobie nie wymyślimy tak, jak my byśmy chcieli, żeby było najtaniej czy dla nas najwygodniej. Są pewne zasady, są pewne reguły, są rozporządzenia, do których my się musimy dostosować. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem podkreślić, że to rozwiązanie, które jest zaproponowane przez stację, jeżeli dojdzie oczywiście do skutku przez stację, ja mówię o Państwa osiedlu tylko, że jeżeli Państwo będziecie chcieli jechać do Ostródy, to Wasza droga będzie przez Szel, potem skręcacie w prawo i łączycie się z miastem na ulicy Olsztyńskiej. I to będzie tylko Wasz wjazd praktycznie, bo nikt nie będzie z niego korzystał. Tak, przepraszam. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał jechać w kierunku Gdańska, no to taka sama zasada. Jeżeli w kierunku Warszawy, to będziecie musieli się skierować w stronę Lubań, tam na rondo, które będzie nowe wybudowane z 16 i tam znowu na 7. Więc taka propozycja wydaje się, że ona niczym nie odbiega od tego, co teraz jest. Tak szczerze mówiąc. Więc wydaje nam się, tutaj przy pracach nad tą propozycją braliśmy to pod uwagę, żeby mieszkańcom się nie pogorszyło. A to, co Pan Dyrektor mówił, że my będziemy negocjować jakieś zadośćuczynienie, to oczywiście my to będziemy robić, bo no, firma jest otwarta. Tak. Z Państwem radnym i myślę, że to przyczyni się no, do poprawy jakości tutaj też dróg na Waszym osiedlu. I chyba o to chodzi, żebyście nie mieli zbyt wielkich utrudnień, a żebyście coś na tym zyskali. Dobrze, ale mamy się do tego, żeby przejechać na tą Olsztyńską. W tej chwili mamy światło. A tam będzie stał Pan, który będzie kierował ruch. Ja bardzo proszę, żebyście Państwo pokazali na mapie. Wszystkim, my specjalnie tutaj sprowadziliśmy operatora laptopa, panią członka Rady Osiedla, żeby tutaj każdy z mieszkańców mógł zobaczyć, jak ta sprawa będzie wyglądała. Proszę jednocześnie pokazać tą ewentualną stacją Szela i ten róg, który dotyczy stacji BP, tak? Dzień dobry Państwu, Piotr Zabrzycki, dyrektor kontraktu. Dzisiejsza propozycja, już nie będę mówił o wczorajszej, wczoraj mieliśmy jakiś pomysł. Dzisiejsza propozycja, ruch z Gdańska idzie starą siódemką, my po drodze budujemy nową. Wchodzi, tu jest stacja Szela.
tak? Tak. Tu wchodzi przez stację Szera, to jest Państwa ulica plebiscytowa, idzie jeden pan, stoi.